Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do spojrzenia na świadka Chrystusa, świętego Jana Apostoła. To on, ten umiłowany uczeń Jezusa, jak pamiętamy z Ewangelii, trzymał głowę na piersi Pana w czasie ostatniej wieczerzy. To on ujrzał i uwierzył przy pustym grobie. On był bardzo blisko Jezusa i potrafił wspaniale skorzystać z tego daru. I my, poprzez codzienną modlitwę na różańcu, też mamy wspaniałą okazję wejść w serdeczną zażyłość z Jezusem. Mamy okazję być bardzo blisko Jezusa, duchowo spocząć na Jego piersi jak Jan, czy jak Maryja, duchowo tulić Go w naszych ramionach. W blaskach narodzenia Pana uczymy się odkrywać sens Bożych wydarzeń, planów. Możemy zobaczyć i uwierzyć. Możemy doświadczyć, że Pan żyje i jest z nami zawsze. Sens Bożego Narodzenia ujawnia się, jak mówi papież Franciszek, w czułej bliskości Boga, który staje się człowiekiem i nie zostawia nas samym sobie. Jan to człowiek, który ujrzał i uwierzył, który zawierzył miłości. On swoją wyjątkową, bliską relacją z Jezusem daje nam zadanie. Staraj się zauważyć obecność Boga w twoim życiu. Staraj się o głębszą wiarę. Zobacz radość i pokój, jakie daje zażyłość z Jezusem. Różaniec poprzez zatrzymanie i skupienie serca na Maryi i jej Synu pomaga nam w ożywianiu naszej wiary. Bóg jest miłością, mówi nam święty Jan. Nie bójmy się być tego świadkami. Pomyślmy, że poprzez różaniec mamy piękną okazję spocząć na piersi Jezusa, adorować Go w naszych ramionach, słuchać, jak bije dla nas wielkie serce Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.